Witam wszystkich, tych subskrybujących i tych niesubskrybujących, którzy jeszcze mnie nie zasubskrybowali. Chciałem dzisiaj pokazać wam wszystkim, co robiłem, no i co w sumie jeszcze troszeczkę robię, chociaż zaraz idę, kończę na dzisiaj biznes. Chciałem pokazać wam, co dzisiaj robiłem i co robię, także przerzucam kamerę na drugi obiektyw i zobaczcie sami. Taka kreatywna robota, takie oto rury. I co robimy? A wiercimy w nich trzy otwory. Wiertełkiem 2,5. Proszę bardzo, jaka super kreatywna robota. Przed chwilą ustawiłem maszynę pod to. Ile my tu mamy? 14 sekund zmiana i sztuka. Trzy otworki zrobione. Przewiercone. Tutaj jeszcze trochę zostało do zrobienia. Tu są przerobione już z otworami. Gotowe. A po co to? A to już wam pokazuję. Idziemy dalej. Troszeczkę zmian u mnie na warsztacie. Nie ma dwóch tokarek, zostały sprzedane. Udało mi się je sprzedać. Także będę miał tutaj więcej miejsca. Oddalę trochę obiektyw. O, tak to wygląda. Teraz więcej miejsca do dyspozycji będzie. No tutaj mój motorek na handel, może ktoś by chciał kupić, to polecam. Tutaj traktorek do naprawy, tam trochę sprzętów różnych, tu taka maszyna stoi do zrobienia. A te rurki, które tutaj właśnie wierciłem, są po to, że będą na nich stały klawiatury. O, mam tutaj takie blachy, które wygiąłem. Powierciłem otwory wcześniej i skręciłem to wszystko w całość, w taką kanapkę. I klawiaturka na tym sobie siada. A tu są blaszki. Przygotowane wcześniej, proszę bardzo. Otworki zrobione, pozaginane w ocynku. I co jeszcze dzisiaj tutaj robiłem? A taki profilek. Tutaj spawałem blaszkę, od góry zamknąłem, muszę to jeszcze wyszlifować ładnie. I tutaj mam taki oto schoweczek, to jest do jakiegoś tam zamka, muszę otworek zrobić, włożyć to, przykręcić, no i ładnie później wybajerować ten słupeczek. Aha, jeszcze tutaj będę musiał zrobić taki specyficzny kołnierz do tego, żeby to było zamocowane gdzieś tam w konkretnym miejscu. Tam klient mi już mniej więcej wytłumaczył, o co chodzi, także ja sobie z tym jakoś tam będę musiał poradzić. No i co jeszcze? A jeszcze coś tam drukowałem. Ogólnie tutaj w mojej drukarni 3D jakiś wydruk puściłem. O, proszę bardzo, jakaś gała. Aż muszę ją chyba ściągnąć, bo ładnie mi się tutaj chyba wydrukowała. Zaraz ją zobaczymy. Nie wiem, czy mi się tak łatwo uda zdjąć ją. Spróbuję. O, jest. Taka gałeczka, proszę bardzo, jak to wygląda. O, jest taka gałeczka. O, coś tam widać. O, tu jakieś farfocle wyszły. Ale dobra, nieważne. No, oprócz tego jeszcze tam inne rzeczy porobiłem, o których tutaj już nie ma sensu mówić. Także coś tam u mnie słychać. Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do subskrypcji, bo to dla mnie jest motywujące. Motywujące, żebyście subskrybowali mój kanał, bo dzięki temu wiem, że ktoś to ogląda i będę starał wam się pokazywać jakieś, no, tutaj ciekawsze rzeczy, które robię, a no, powiem wam, że czasami robię naprawdę bardzo fajne rzeczy, także no, zapraszam, pozdrawiam, na razie, hej.